Szczęść Boże, witam w programie Kościół w Dialogu. Dzisiaj chcemy porozmawiać na temat drugiego synodu archidiecezjalnego. Stąd Państwa i naszym gościem w studiu jest ksiądz dr Łukasz Gaweł. Witam serdecznie. Ksiądz jest na co dzień rzecznikiem prasowym księdza arcybiskupa Wiktora Skworca, ale też, co w kontekście naszej rozmowy jest ważne, członkiem Komisji Głównej Synodu Archidiecezjalnego. Tak, to prawda. Zostałem poproszony przez arcybiskupa, by zasiadać w tym gronie, właśnie w Komisji Głównej Archidiecezji Katowickiej, organizującej synod. Do tej komisji właśnie będą spływały z całej archidiecezji, z komisji mających swoje siedziby w parafiach, w mniejszych wspólnotach, materiały, informacje, i Komisja Główna przy pomocy Zespołu Teologicznego i Zespołu Prawnego będzie pracowała na tym materiale. Wydaje mi się, że tak powszechnie u wielu katolików, naszych diecezjan, pojęcie synodu już gdzieś się zakotwiczyło, natomiast nie do końca może wiadomo, czym jest ten synod. Gdyby tak można było pokrótce wziąć, wytłumaczyć, zdefiniować w paru zdaniach, czym synod jest? Istnieje taki piękny obraz, używany często właśnie przez ludzi wypowiadających się na temat synodu. To takie wielkie, olbrzymie ucho arcybiskupa. Arcybiskup przy pomocy tego ucha, otwartego na głos Ducha Świętego, który mówi nie tylko przez kapłanów, przez biskupów, ale również przez wszystkich ochrzczonych, nawet tych pozornie najprostszych, mieszkających w jakichś małych parafiach archidiecezji, ma możliwość wysłyszenia tego, co Bóg, co Duch Boży mówi w dzisiejszych czasach do Kościoła. Wiadomo, że zmieniają się okoliczności historyczne, kulturowe, w jakich żyjemy i w jakich porusza się Kościół. Dlatego ten Kościół, słuchając, co dziś mówi Duch Boży do Kościoła, może w skuteczniejszy sposób głosić Ewangelię, mówić światu o Chrystusie. Natomiast to wielkie ucho, jak określiliśmy synod, jest tak szeroko otwarte, by udzielać dobrych rad biskupowi, by biskup mógł usłyszeć, co lud Boży mówi na temat tożsamości Kościoła, na temat jego działania, i to we wszystkich przestrzeniach życia Kościoła. Zastanawiam się, czy synod, bo część jego prac można określić jako swego rodzaju bilans otwarcia. Nie myślę tylko o księdzu arcybiskupie z jego perspektywy. No, fakt faktem, w różnych firmach laickich tak się dzieje. Przychodzi nowa władza, czyni się bilans otwarcia. Czy tutaj też możemy mówić o czymś takim? Synod został zwołany przede wszystkim dlatego, że od 37 już lat nie było w archidiecezji, czy wcześniej w diecezji, w kościele lokalnym, synodu. Natomiast Sobór Watykański II i późniejsze prawo kanoniczne zachęcają, aby cyklicznie w diecezjach i archidiecezjach takie synody się odbywały. To jest pierwszy motyw, dla którego został zwołany synod. Drugi jest taki, że w ostatnich latach bardzo dynamicznie zmienia się kontekst kulturowy. Ksiądz arcybiskup, widząc to, przychodząc jako pasterz do tego kościoła, Kościoła Śląskiego, widząc te fakty, postanowił zwołać synod. A zbiegło się to faktycznie z pierwszymi latami jego działalności tutaj na Śląsku, jego posługi pasterskiej. I w samym synodzie, w samych pracach, poszczególnych komisjach, no jest to potrzebne, swego rodzaju inwentaryzacja, właśnie bilans otwarcia, rachunek sumienia, po to, by potem móc popatrzeć na przyszłość. Wiadomo, że trzeba od czegoś wyjść. To jest oczywista sprawa. Przyjęliśmy taką zasadę, znaną skądinąd z francuskich kręgów katolickich, że trzeba najpierw rzecz zobaczyć, rzeczywistość zobaczyć, potem ocenić ją, żeby potem móc skutecznie działać. No i faktycznie na pierwszych etapach synodu chcemy zobaczyć, jaki jest faktyczny stan rzeczy. Potem dokonać pewnej oceny ewangelicznej tego stanu, po to, by móc zaproponować pewną przekonującą, ewangeliczną wizję Kościoła na przyszłość. No bo przecież o to chodzi. Nie chcemy jedynie zdać sobie sprawy, jak jest. Chcemy zaplanować przyszłe lata, a może i dziesięciolecie działalności, życia Kościoła na Górnym Śląsku. Stąd synod ma to spojrzenie w przód. Wychodzi ze stanu faktycznego, ocenia, ale wyraźnie jego spojrzenie jest utkwione w horyzoncie gdzieś tam 10, może 15 lat. Nie wiem, czy środowisko akademickie, naukowe zgodzi się z tą tezą z mojej strony, że wszelakie konferencje są robione po to,
by powstała po nich książka. Z tego, co ksiądz mówi, raczej nie spodziewamy się, aby z synodu została książka ładna na półce, ale żeby był ten Boży ferment, ten zaczyn, który nam da coś więcej. Powiem tak, z pewnością książka również się pojawi, ale to nie ona będzie głównym motywem, nie będzie i nie jest głównym motywem zwołania synodu. Ta książka to kodyfikacja prawa diecezjalnego i taka kodyfikacja z pewnością się pojawi. Natomiast myśl, której część już wyraziłem, jest właśnie taka. Zobaczyć, jak dzisiaj działa Kościół, jak żyje i zaplanować jego przyszłość. Ale jest coś jeszcze. Ponieważ ten synod ma dotrzeć pod strzechy, ma dotrzeć do wszystkich parafii archidiecezji, do grup parafialnych, do ruchów, które istnieją na terenie archidiecezji, chcemy, by wszyscy ci ludzie, szerzej, by każdy ochrzczony poczuł, że należy do Kościoła, że jest jego ważnym członkiem i w konsekwencji, żeby brał odpowiedzialność za życie tego Kościoła. I ja w tym upatruję jedną z głównych przyczyn, dla których ten synod w ogóle został zwołany. To ciało doradcze biskupa, ale równocześnie pewne narzędzie, które pomoże nam, by dotrzeć do człowieka, by uświadomić mu, jesteś Kościołem, a więc troszcz się o ten Kościół, a więc bierz za niego odpowiedzialność, staraj się o jego rozwój i tak dalej, i tak dalej. Te cele synodu już były realizowane w tak zwanych przedbiegach, tworząc poszczególne komisje, wcześniej ankiety. Z tych ankiet wybierano ważne tematy. No, już chyba wszyscy jesteśmy zaangażowani? Tak. W ogóle zwołanie synodu zostało poprzedzone działalnością komisji presynodalnej, która przygotowała rodzaj ankiety, która została z kolei wysłana do parafii, a więc do najmniejszych komórek organizacyjnych naszego lokalnego kościoła. I tam właśnie w parafiach ludzie mieli możliwość wypowiedzenia się, chodzi tutaj oczywiście o ludzi związanych z kościołem, ochrzczonych, wiernych, no bo mówimy o kościele we świecie współczesnym. Ci ludzie mieli możliwość wypowiedzenia się na temat tego, czym synod powinien się zająć. Jakie powinny być tematyki, które zostaną potem w trakcie już trwania synodu podjęte. I bardzo wyraźnie wyszło, że trzeba zająć się formacją duchowieństwa, sposobem przepowiadania Ewangelii, formacją młodzieży, ale również nową ewangelizacją, a więc wyjściem do tych ludzi, którzy są ochrzczeni, ale gdzieś po drodze zgubili wiarę albo od tej wiary, od Kościoła, od Pana Boga się oddalili. Więc to są te tematyki, między innymi oczywiście, bo jeszcze pojawiły się dobra kulturalne związane z tradycją i historią tej strony widzialnej Kościoła i cała masa innych tematyk. Natomiast to są te główne tematyki, które na pewno zostaną podjęte. Doszukałem się bodaj 15 komisji i 2 podkomisji już. Zgadza się, tak właśnie jest. Czy każdy może się włączyć w prace synodalne? Tak, na różne sposoby. Są osoby, które niejako z urzędu są zaproszone do takich prac. To oprócz oczywiście proboszcza, wikarego czy członków rady parafialnej. Są to katecheci, a więc ludzie, którzy na co dzień głoszą Ewangelię Chrystusa. Są to nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. To są wszystko ludzie, którzy niejako właśnie z urzędu są zaproszeni. Natomiast każdy na poziomie życia parafii może brać udział w formacji związanej z synodem. Głos każdego właśnie na tym poziomie parafialnym jest słyszalny i przekazywany potem do struktur diecezjalnych wyżej. Ale jest coś jeszcze i to jest bodajże na pewno nowość, jeżeli chodzi o Kościół w Polsce, a być może i w Europie. Istnieje możliwość uczestnictwa w synodzie poprzez takie narzędzie, jakie mamy, a jakim jest internet. W internecie dokładnie można uczestniczyć w dyskusji synodalnej. Biuro synodalne, sekretariat synodu reaguje na każdego maila wysłanego do tego biura, więc można się zalogować na odpowiedniej stronie. Istnieje w ogóle strona synodu. synodkatowice.pl. Dokładnie. Zachęcamy do wejścia na tą stronę. I tam, jeżeli ktoś nie jest z urzędu powołany do czynnego uczestnictwa w synodzie, z jakichś powodów ma trudności w dotarciu na poziomie parafialnym do tych obrad synodalnych, do formacji związanej z synodem, może zupełnie spokojnie uczestniczyć w dyskusji synodalnej, sugerować pewne rozwiązania, przekazywać swoje refleksje, swoje informacje poprzez to narzędzie, jakim jest internet. Jest to cenne nowo, będziemy śledzić, na ile ono się sprawdzi, jakie będą efekty jego użytkowania, ale też chyba
obok tych prac merytorycznych ważna jest nas wszystkich modlitwa. Ta modlitwa towarzyszy już od okresu presynodalnego. To jest jedna z pierwszych spraw, jaką podjęliśmy. Oczywiście synod nie spełni swojej roli, swego zadania, jeżeli nie będzie otoczony modlitwą wszystkich. Tutaj nie chodzi jedynie o poszukiwanie intelektualne, ale właśnie o powiew Bożego Ducha i o to się bardzo modlimy. I my kapłani, ostatnio ksiądz arcybiskup wydał ciekawy dokument zachęcający kapłanów do odmawiania w ciągu dnia przynajmniej jednej części brewiarza, to modlitwa, którą kapłani odmawiają codziennie, wspólnie i by ofiarować tą modlitwę za synod. Tak więc i kapłani, i arcybiskup, i mam nadzieję parafie, zresztą te parafie mają okazję zgłosić się na stronie internetowej do sekretariatu synodu i powiedzieć o swojej modlitwie za synod, modlą się i mam nadzieję, że ta modlitwa będzie trwała przez cały okres trwania synodu, no a przed nami parę lat pracy. Parę, czyli mniej więcej ile? Mówi się o roku 2015 albo 2016 jako o terminie zakończenia synodu. Jeżeli chodzi o synod dobrze przeprowadzony, taki docierający właśnie do człowieka, poszukujący człowieka, być może gdzieś po drodze zagubionego, dający możliwość formacji, właśnie uświadamiający odpowiedzialność za Kościół, to nie może być zgromadzenie, które w ciągu kilku miesięcy redaguje książkę. To musi być praca z człowiekiem prowadząca do Chrystusa. Zresztą synod i to myśl, którą bardzo chciałbym zostawić telewidzom, to taka rzeczywistość, która powinna pozwolić Kościołowi na bardziej autentyczne życie tym, co zaproponował Chrystus. A więc, by Kościół w tych warunkach, w których żyjemy, w dzisiejszym kontekście kulturowym, stał się Kościołem bardziej według woli Chrystusa, według woli tego, który jest jego założycielem. A więc Kościołem otwartym na człowieka, szukającym osób zagubionych, pomagających charytatywnie tym, którzy mają tego typu problemy. Słyszymy o sprawach społecznych, o zwolnieniach w Fiacie ostatnio. To dotyka wszystko naszej śląskiej rzeczywistości, a więc Kościół ma być bardziej ewangeliczny i patrząc wstecz, ma być Kościołem takim, jakiego pragnął Chrystus, jego założyciel. Wszyscy zapewne chcemy wziąć udział w takim Kościele, serce rośnie, także zapraszam telewidzów do współtworzenia synodu, czy poprzez modlitwę, czy poprzez ten wymiar merytoryczny, chociażby poprzez internet. Księdzu dziękuję za rozmowę, a Państwa raz jeszcze zapraszam. Bóg zapłać. Ja również bardzo dziękuję. Bóg zapłać. Szczęść Boże.